W dzisiejszym filmie mnóstwo ptaków. I ja uwielbiam wykorzystywać takie nieoczywiste miejsca, czyli miejsca, gdzie na pierwszy rzut oka może wydawać się, że nic wyjątkowego się nie wydarzy, ale często pozory mylą. I mimo, że jest tutaj malutka kałuża, gdzie jest zazwyczaj bardzo mało wody i zwierzęta kierują się nieopodal, gdzie tej wody jest dużo więcej, to jest to miejsce bardzo wyjątkowe. Wyjątkowe dlatego, że pojawia się tutaj mnóstwo gatunków ptaków. I to jest piękne, że te ptaki mają takie miejsce, gdzie mogą napić się wody i schłodzić w upalny dzień. I to jest przede wszystkim zasługa bobrów, które nieopodal mają tamę i dzięki tej ich pracy woda gruntowa w okolicy się podnosi i w momencie, kiedy jest duża susza i w wielu miejscach nie ma już wody, to tutaj ta woda się utrzymuje. I z tego korzysta mnóstwo zwierząt i ptaków. I zobaczcie, na tym przykładzie widać to dobitnie, bo często w jednym kadrze widać dwa lub nawet trzy różne gatunki ptaków. I na pierwszy rzut oka, pierwsza taką myśl, którą mogłaby się w naszej głowie pojawić, to ta, że większy ptak wykorzysta swoją przewagę i wygoni mniejszy gatunek po to, żeby mieć więcej miejsca dla siebie. Ale tak nie jest. Te ptaki szanują się. Zresztą to jest taki wodopój, więc miejsce, gdzie panuje ogromna kultura i te ptaki żyją ze sobą w zgodzie. I nadczęsto pojawia się tutaj słonka, zatem ptak, którego naprawdę jest trudno zaobserwować, trudno udokumentować. A ona pojawia się tutaj bardzo często. To jest miejsce, gdzie ona po prostu żyje. Tutaj funkcjonuje i to miejsce wykorzystuje do tego, żeby się schłodzić, wykąpać i napić wody. I tutaj to dokładnie widać. I to mi się zawsze podoba w słonkach, że one wchodząc do wody tak pięknie podskakują. Wykonują takie ciekawe ruchy. To zawsze powoduje, że na mojej twarzy pojawia się uśmiech. Oczywiście po wyjściu z wody ona dokładnie wszystko sprawdza, stara się otrzepać z tej wody i to zawsze jest takie wyjątkowe. Tutaj fajnie widać, jak ona szybko się porusza, jak szybko biega. I widać to i w prawo, i w lewo. Ale równie często pojawia się tutaj dzięcioł. Dzięcioł, który nieopodal ma swoją dziuplę. Jeszcze niedawno słyszałem małe dzięcioły, które bardzo krzyczały. Oczywiście ja się do dziupli nie zbliżałem, żeby nie powodować strachu tych ptaków, ale tutaj oczywiście mogę nagrywać, szczególnie, że kamera jest w odpowiedni sposób zakamuflowana, dzięki czemu te ptaki zupełnie się niczego nie boją. I zobaczcie, słonka kąpie się w słońcu, obok jest drugi ptak, mniejszy ptak. Ale on się zupełnie nie boi. I to jest bardzo częste, że te ptaki gdzieś wokół siebie funkcjonują i wykorzystują to miejsce do tego. I tutaj widać, jak ta woda jest ważna. Oczywiście poza ptakami pojawiają się drapieżniki. Pojawiła się kuna leśna, czyli drapieżnik, który stąpa po ziemi, ale nie był to jedyny drapieżnik, bo później pojawił się drapieżnik, który lata w przestworzach. Jak możecie zauważyć, od razu automatycznie innych ptaków nie ma, no bo to normalne, no boją się drapieżników. Natomiast po tym, jak te drapieżniki się napiły i poleciały bądź poszły dalej, inne ptaki tutaj wróciły. To pokazuje, jak nawet taka mała kałuża w lesie jest potrzebna. Subskrybuj, to zupełnie nic nie kosztuje, a dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów. Jeżeli film był ciekawy, udostępnij go.